Dzień dobry, Karolina Opolska, zapraszam na przestępstwo niedoskonałe. W 2002 roku Wiesław L. został wciągnięty do furgonetki, przewieziony do wynajętego domu, a następnie więziony i torturowany, kopany, bity, przypalany ogniem przez 40 dni. Porywacze wysłali rodzinie obcięty palec ofiary i zażądali okupu w wysokości 200 tysięcy dolarów. Po otrzymaniu 100 tysięcy wypuścili mężczyznę. To było pierwsze porwanie dla okupu, którego dopuścili się członkowie powiązanego z grupą mokotowską gangu obcinaczy palców. Nazwa wynika bezpośrednio ze sposobu, w jaki terroryzowali swoje ofiary. Gang obcinaczy palców jest uznawany za jedną z najokrutniejszych grup przestępczych działających w Polsce na początku lat 2000. A moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który rozpracowywał m.in. gang obcinaczy palców. Andrzej Kawczyński, były szef warszawskiego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Witam serdecznie. Dzień dobry. W sumie gang porwał około 20 osób i łącznie otrzymali prawie 7 milionów złotych okupu. Troje porwanych nigdy do domu nie wróciło, nie znamy ich losów, prawdopodobnie nie żyją. Wśród nich miałaby być Ewelina Bałdyga, to jest sprawa, o której rozmawiałam w poprzednim odcinku przestępstwa niedoskonałego. Początek ich działalności miał wyglądać tak, że niejaki Wojciech S., pseudonim Wojtas, z grupy mokotowskiej pod koniec 2002 roku wszedł w komitywę z Grzegorzem K., pseudonim Ojciec, i razem stworzyli gang nazwany później obcinaczami palców, którego głównym celem były porwania dla okupów. Tak to wyglądało? Mniej więcej tak. Mokotów to od samego początku była taka organizacja przestępcza składająca się z szeregu grup niezależnych od siebie, które funkcjonowały w luźnym ze sobą powiązaniu, natomiast grupa, o której mówimy, grupa Wojtasa, była jedną z tych grup, które na obrzeżach tego Mokotowa i w ramach tego Mokotowa funkcjonowało od dosyć dawna. Wojtas w strukturach Mokotowa, nazwijmy to w ten sformalizowany sposób, zajmował się zawsze tymi przestępstwami siłowymi, był specjalistą od mokrej roboty. Skąd ten pomysł? To znaczy, czy wtedy porwania w Polsce to było coś, porwania dla okupów to było coś, co się zdarzało dosyć często, czy to była jakaś, tak to nazwijmy, innowacja z ich strony? Znaczy, nie jest to ich wynalazek. Ten rodzaj przestępstwa istniał, był w Polsce odnotowywany. Zresztą najlepszy przykład ze skali tych przestępstw to to, że między innymi do ich zwalczania powołano w 1999 Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym, bo taka była pierwotna nazwa wydziału, kiedy jeszcze zabójstwa funkcjonowały osobno. Te przestępstwo się zdarzało, natomiast 2002 rok i lata następne, aż do 2005, kiedy grupa nazywana grupą obcinaczy palcy funkcjonowała i aktywnie działała, to jest skokowy wzrost liczby tych przestępstw w Warszawie, na terenie Mazowsza. Widać to po statystykach, skokowy wzrost. No i widać po sumach, że biznes raczej opłacalny. Opłacalny, ale też i wymagający sporej takiej logistycznej otoczki, sporego wysiłku, bo no, po pierwsze nie porywa się każdego, nie porywa się przypadkowego człowieka z ulicy. Musi być przygotowanie. Tak, przyszła ofiara musi być precyzyjnie wytypowana pod kątem możliwości finansowych rodziny. Jeżeli te możliwości są zadowalające, a sumy, jak widać, po żądaniach nie były małe. Były w złotówkach, w euro, w dolarach, ale kręciły się około 100 tysięcy euro. To jest zadochodowy biznes. No tak, przygotowanie było duże. Jeśli chodzi o sprawę Eweliny Bałdygi, co prawda ona nigdy oficjalnie do końca nie została przypisana obcinaczom palców, ale właściwie wszyscy, którzy tą sprawą się jakoś zajmowali, wskazują właśnie na ten gang. Tam przygotowania miały trwać około roku. Ewelina Bałdyga miała być śledzona przez bandytów przez rok przed samym porwaniem. Tak, to też świadczy o precyzji i powadze, z jaką traktowali swoją profesję. Ponieważ ja nigdy nie wzdrygałem się przed tym, żeby nazwać ich profesjonalistami. To byli naprawdę godni przeciwnicy, którzy swoją robotę traktowali nadzwyczaj poważnie, potrafili się drobiazgowo do niej przygotować i wykorzystać ten moment, który był dla nich najkorzystniejszy. Był taki przypadek, kiedy wytypowali sobie jedną z kolejnych ofiar, również młodą kobietę, córkę dosyć majętnych rodziców, biznesmenów.
i pomimo długotrwałej obserwacji, długotrwałego śledzenia, podążania za nią, nie doszło do uprowadzenia, nie doszło tylko dlatego, że dziewczyna posiadała szybki sportowy samochód i korzystała ze wszystkich jego możliwości. Jeździła, no nie zważając, że na przepisy ruchu drogowego, na ograniczenia prędkości, to tak naprawdę ją uratowało. Po prostu nie mogli za nią nadążyć i w obawie przed tym, żeby przypadkowo w trakcie nieudanej próby zatrzymania nie zostać zdemaskowani, mówiąc kolokwialnie, odpuścili. Kiedy pan się zaczął nimi zajmować? Praktycznie na samym początku ich działalności związanej z uprowadzeniami. To był rok 2002. Pracowałem wtedy w Wydziale Terroru Kryminalnego. Wydział zajmował się uprowadzeniami, także sprawa pierwsza zgłoszona trafiła do nas. I od razu wiedzieliście, że to jest grupa powiązana z gangiem mokotowskim? Nie, no oczywiście ta wiedza przyszła z czasem, także wizytówki nam nie przysłali, swojego CV również też nie, także ta wiedza przyszła z czasem. To zwykle tak bywa, jeżeli rozpracowujemy zorganizowane struktury przestępcze, że tą wiedzę gromadzimy po kawałku w trakcie kolejnych zdarzeń i w trakcie rozwoju sytuacji operacyjnej. Jak się pracuje bo to wydaje się bardzo trudne, to znaczy porwania jako takie wydają się bardzo trudną materią do pracy, także z punktu widzenia psychologicznego. Zawsze i przy każdej okazji powtarzam, że to jest najtrudniejsza sprawa, z jaką może się zetknąć policjant, bo wbrew pozorom przy zabójstwie to najgorsze to się już wydarzyło i tam już nic gorszego się nie przytrafi, a tu walczymy o życie. O życie, które jak zakładamy trwa, jest do uratowania i człowiek powinien zdrowy i cały wrócić do rodziny. Nie zawsze się to oczywiście udaje, bo zmiennych jest całe mnóstwo. To może być błąd policji, ale to może być też błędne przeświadczenie drugiej strony, sprawców, co do sytuacji, w jakiej się znaleźli. Pani ciężko się opowiada o sposobie postępowania policji, o sposobie wykrywania tego typu przestępstw, bo tak naprawdę trzeba byłoby opowiedzieć tajniki pracy operacyjnej, a tego po pierwsze nam nie wolno zrobić, pomimo tego, że od 9 lat jestem emerytem, obowiązuje mnie zachowanie tajemnicy, a po drugie nie chcę tego robić, bo nikt nie będzie pisał samouczka dla przyszłych naśladowców. Te metody pracy w zdecydowanej większości takie same były, są obecnie i będą w przyszłości. Pierwsze zatrzymania to 2005 rok. 2005, początek roku, tak, to były pierwsze zatrzymania, które w tej grupie miały miejsce. I właściwie 2005 rok to też można powiedzieć, że jest to już schyłek działalności grupy mokotowskiej i w ogóle też schyłek gangu Obcina czy Palcu i w ogóle też schyłek, jeśli chodzi o ten pik dotyczący porwań w Polsce. Tak, to co powiedziałem na początku, skokowy wzrost w momencie, kiedy zaczynali działalność na tym polu i bardzo wyraźny, żeby nie powiedzieć również skokowy spadek ilości przestępstw w momencie tych pierwszych zatrzymań, które zorganizowały grupę i położyły kres tej działalności. A jak to była liczna grupa? Pytam oczywiście o Obcinaczy Palców, bo rozumiem, że to jest jedna z frakcji gangu mokotowskiego, tych grup było tam ileś. Tak, Mokotów charakteryzował się tym, że składał się z wielu luźno ze sobą powiązanych grup. Natomiast co do liczebności gangu Obcina czy Palców, trzymajmy się tej nazwy, bo nie była to zbyt liczna grupa z tego powodu, dzięki temu właściwie była hermetyczna i to powodowało duże trudności w jej rozpracowaniu. Im mniej członków, tym mniej możliwości gromadzenia informacji, przeniknięcia do środka. Ale to w takim razie, jak to się w końcu udało? To znaczy, w jaki sposób udało się do nich przeniknąć? W tej chwili Wojciech S., pseudonim Wojtas, czyli ten człowiek, który miał stać na czele gangu Obcinaczy Palców, został prawomocnie skazany na karę dożywocia, ale ten wyrok pojawił się dopiero w zeszłym roku. To znaczy, on już wcześniej odsiadywał poprzednie wyroki, w sumie 15 lat pozbawienia wolności, a w 2002 roku został prawomocnie skazany na dożywocie. No tak, pierwszy wyrok nie kończy zainteresowania daną osobą, jeżeli policja, organy ścigania, prokuratura posiadają wiedzę na temat innych przestępstw, których się prawdopodobnie dopuścił, to nie kładzie kresu pracy w tym kierunku, żeby zarzuty ich dokonania również przedstawić po pierwszym wyroku. I tu mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Zatrzymany, skazany w trakcie odsiadywania wyroku, praca doprowadza do tego, że można mu przedstawić następne zarzuty i one się w sądzie bronią.
a rezultatem jest dożywocie, jakie otrzymał teraz niedawno. Ale to znaczy, że ktoś w końcu ze środka tej hermetycznej grupy zaczął mówić? Pewnie nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Tak jak mówię, pewne rzeczy nie są tajemnicą, bo są jawnie i otwartym tekstem napisane w ustawie o policji. Policja prowadzi pracę operacyjną w oparciu o źródła osobowe, natomiast co do tego konkretnego przypadku i każdego innego konkretnego przypadku, o tej kuchni, o kulisach pracy operacyjnej, naprawdę nie namówi mnie pani na zwierzenie. Szkoda. W 2002 roku grupa rozpoczęła swoją działalność. W 2005 pojawiły się pierwsze zatrzymania. Pan zaczął przy grupie pracować od początku w 2002 roku. To znaczy, że w trakcie pana pracy cały czas te porwania miały miejsce. Gang nie do końca się przejmował tym, że jest już rozpracowywany. Znaczy, to była bardzo sprawna organizacja. To, co powiedziałem na początku, bardzo poważnie traktowali swoją pracę i bardzo poważnie traktowali zyski, jakie z tej pracy, jaka ta praca im przynosiła. Sumy były duże, interes był zyskowny, pozwalał naprawdę na spokojne przygotowanie się do kolejnych przestępstw, precyzyjne ich przygotowanie i ta niewielka liczebność grupy, ta jej hermetyczność spowodowała, że no ciężko było zgromadzić wystarczające materiały, żeby te pierwsze zatrzymania przeprowadzić. Trochę czasu to zajęło, no ale finalnie się udało. Udało się to na tyle skutecznie, że tak jak pani powiedziała, pierwsze zatrzymania praktycznie tą grupę zdezorganizowały. Później już było to tylko dokończanie tej roboty, która wiosną 2005 roku się zaczęła. To znaczy, że mimo, że w 2005 roku jeszcze nie udało się całej grupy do końca rozbić, to i tak jej działalność już została upośledzona. No dosyć znacznie, dlatego że ten trzon, główny trzon grupy był zatrzymany w 2005 roku. Zastanawiam się, dlatego że gang porwał w sumie około 20 osób, zależało im na tym, żeby otrzymać okup i ofiarę zwrócić, no bo na tym ten biznes polegał. W takim razie, dlaczego te trzy osoby, które to była Ewelina Bałdyga, to był obywatel Indii, który pracował w Polsce i to był chłopak z Piaseczna, mimo zapłaty okupu nie wróciły do domu? To jakby źle działa na wizerunek takiej grupy. Powodów jest całe mnóstwo. Ciężko wyrokować, co było w konkretnym przypadku konkretnym powodem tego, że człowiek nie wrócił. Domniemujemy, że nie żyje. Natomiast to może być choroba, która przytrafiła się ofierze w trakcie porwania. To mógł być stres, to mógł być atak serca. To mogło być gdzieś przesadzenie z przesłuchaniem, które miało doprowadzić do potwierdzenia tych szacunków możliwości finansowych. Mnóstwo naprawdę powodów, które wchodzą w zakres takiej nieoczekiwanej śmierci, tak, i niewrócenia. Czyli pana zdaniem te osoby, które nie wróciły, po prostu nie żyją? No, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należy tak założyć. Obcinacze palców, jak sama nazwa wskazuje, byli wyjątkowo brutalni. To chyba był pierwszy tak brutalny gang, w tak brutalny sposób postępujący wobec swoich ofiar. Skąd w ogóle to się wzięło? Znaczy, brutalność tej grupy nie zaczęła się w momencie, kiedy zaczęli zajmować się uprowadzeniami dla okupów. Wcześniej, kiedy pracowali na rzecz Mokotowa, też wykazywali się wyjątkową brutalnością. Też było to w środowisku przestępczym ich wizytówką, synonimem ich działania. Odpowiadali za właśnie tą mokrą robotę, za wszystkie siłowe działania Mokotowa i nawet wśród przestępców cieszyli się zasłużoną opinią takich, którzy nie cofają się przed zastosowaniem siły i brutalnością. Tak, dlatego tak silnie ich działalność działa na naszą wyobraźnię. Jak wielu funkcjonariuszy zajmowało się rozpracowywaniem gangu obcinaczy palców? Chodzi mi o to, że chciałabym się dowiedzieć, wiem, że pan nie może mówić o szczegółach, ale chciałabym się dowiedzieć, jaki to nakład pracy jest ze strony policji, żeby taką grupę rozpracować? Oczywiście liczebność policjantów zmienia się w trakcie prowadzenia rozpracowania. Nie jest ona taka sama na każdym etapie. Natomiast rozmawiamy tu o setkach osób. W tym konkretnym przypadku bardzo szybko zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z grupą, która no nie poprzestała na jednym tego typu przestępstwie, tylko dokonuje ich w sposób seryjny i prawdopodobnie dokonywać będzie aż do zdecydowanie
reakcji policji, która przerwie tą działalność, więc powołana była grupa operacyjna śledcza. Składała się z policjantów i Wydziału Terroru Kryminalnego i innych specjalistycznych wydziałów, które zaangażowane były w ten proces wykrywczy. Mówimy tu o setkach osób. I bandyci zdawali sobie sprawę z tego, że powinni czuć oddech policji na karku, mimo to dalej porywania miały miejsce, porwania. Bandyta, który planuje tego typu przestępstwo, zakłada, że rodzina jak nie pierwszej, to drugiej, trzeciej ofiary poinformuje organa ścigania o tym. Jest oczywiście pewna ciemna liczba przestępstw, które nie są zgłaszane policji. I tak ma to zapewne miejsce w przypadku uprowadzeń dla okupu. Szacowało się swego czasu, że było to nawet 1/3 ogólnej liczby tego typu przestępstw. To znaczy, że rodzina płaciła okup i nie zgłaszała się do... Tak, zbierała pieniądze, płaciła i ta informacja o tym, że przestępstwo miało miejsce, w ogóle nie trafiało do policji. To było na przykład bardzo częste w środowisku diaspory azjatyckiej. Mhm. Oni, mając jakieś takie wrodzone zamiłowanie do hazardu, bardzo często padali ofiarami tego typu przestępstw. To było bardzo szybkie zbieranie okupu wśród środowiska swojej diaspory, wypłacenie i zakończenie tematu bez informowania policji, prokuratury. A jak gang obcinaczy palców, oczywiście jeśli może pan to powiedzieć, jak on funkcjonował w ogóle w tych strukturach grupy mokotowskiej? Chodzi mi o to, że te ich zyski były naprawdę ogromne. Czy nie było tam wobec tego jakichś konfliktów? No właśnie ta brutalność, którą się od lat charakteryzowali, powodowała, że raczej nikt ręki nie wyciągał po to, co ciężko wypracowali. Czyli naśladowców wśród innych grup przestępczych działających na terenie Warszawy raczej nie było? No na szczęście nie było. No tak, oczywiście na szczęście, bo dochody, które uzyskiwali, mogłyby okazać się całkiem kuszące także dla innych. Tak, no... Podejrzewam, że gdyby to potrwało dłużej, zabrakłoby ludzi, których można by było uprowadzić z takim zyskiem. Czy zakłada pan, że ta pierwsza rodzina, która się zgłosiła do was w 2002 roku, to faktycznie była pierwsza ofiara porwania, czy tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować? Nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zweryfikować i pewności nie mam. Równie dobrze mogło to być któreś kolejne ich dokonanie na tym polu. A w którym momencie pracy nad tymi porwaniami zorientowaliście się, że macie właśnie do czynienia z takim gangiem, który no, taki sobie właśnie sposób działalności wybrał i tego się trzyma? Że to jest jedna konkretna grupa przestępcza, która właśnie porywa dla okupu i że to jest ich monopol. Pani, w tak skomplikowanej materii jak uprowadzenie dla okupu są pewne jakieś takie charakterystyczne elementy, które... przy jednym wykonawstwie są powtarzane, tak? Więc drugie, trzecie uprowadzenie utwierdziło nas w tym, że mamy do czynienia z tą samą grupą, która działa według tego samego dobrze wymyślonego schematu. No i pojawiały się te obcięte palce, ale na przykład w przypadku Eweliny Bałdygi mieliśmy obcięty kosmyk włosów, natomiast żadnych krwawych przesyłek nie było. No nie zawsze musiały te przesyłki występować. One tak naprawdę służyły zmobilizowaniu rodziny do szybszego zbierania, skuteczniejszego zbierania okupu i do skrócenia negocjacji. One były skierowane, to była wiadomość skierowana do rodziny pozostającej na wolności, która w jakiś sposób miała się tutaj, że tak kolokwialnie wyrażę, przestraszyć i zmobilizować. I to faktycznie działało? Większość tych okupów została zapłacona? Działało. Działało, ludzie zbierali pieniądze i płacili. Policja monitorowała przekazanie tych pieniędzy i powrót ofiar do domu. Natomiast dzięki temu zbieraliśmy informacje, które finalnie w 2005 roku pozwoliły na to, żeby po zatrzymaniu przedstawić skuteczne zarzuty. Czyli to wygląda tak, że... Oczywiście na ile może pan odpowiedzieć, nie zdradzając tych szczegółów, o których pan nie może mówić. Czyli to wyglądało tak, że rodzina takiej ofiary, do której zgłosili się porywacze z żądaniem okupu, zgłaszała się do policji i policja tak jakby pomagała w tych kwestiach związanych z przekazaniem okupu? Decyzja o tym, czy okup będzie przekazany, czy nie, czy będzie zbierany, zawsze należy do rodziny. To jest autonomiczna decyzja rodziny. Policja tutaj nie ma... żadnego pola manewru, żadnego prawa na wpływanie na tę decyzję. Mhm. Nie możemy im tego odradzić, nie możemy im tego doradzić. To są rzeczy zarezerwowane dla rodziny.
No właśnie, chcę zadać pytanie, ale boję się, że znowu mi pan powie, że nie może mi pan na nie do końca odpowiedzieć. Prawdopodobnie. No bo zastanawiałam się, czy z waszego jako funkcjonariuszy, którzy zajmowali się właśnie rozpracowywaniem tej grupy, z waszego punktu widzenia ten przekazanie okupu było wskazane, czy nie? Wiem co, później powstał, to był już lata 2000, ale później powstał. Miał to być algorytm postępowania w sprawach o uprowadzenia. To był powołany taki międzyresortowy zespół, brali w tym udział policjanci, brali w tym udział prokuratorzy, zdecydowanej większości, no w zasadzie tylko praktycy, którzy mieli z tym do czynienia. Ale bardzo szybko się okazało, że takiego algorytmu nie da się napisać. Że tutaj tych zmiennych, o których mówiłem, jest tak wiele, że nie da się ułożyć recepty, według której postępowanie będzie gwarantowało jakikolwiek sukces. Więc powstały takie tezy, zalecenia. No jeżeli sprawcy żądają zebrania i zapłacenia okupu, a to jest no, nieodłącznym elementem uprowadzenia dla okupu, tak, bo to jest celem, do którego sprawca dąży, no to ten okup musi być zbierany i jeżeli nie uda się w trakcie zbierania tego okupu, w trakcie negocjacji, jakie nieodłącznie temu towarzyszą, zgromadzić takiej wiedzy, która pozwoli bezpiecznie dla ofiary zatrzymać sprawców. Bo to, że policja zidentyfikuje sprawcę, to jest dopiero połowa sukcesu i to chyba mniejsza połowa sukcesu, bo tak naprawdę no tak, bo pole do działania byli... otwiera się wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, gdzie jest osoba uprowadzona. No bo sprawcy byli zidentyfikowani dość szybko. Dokładnie już, tak. Już wiedzieliście, że to obcina tak. palców. Wracamy się do tego, co mówiłem wcześniej. Walczymy o życie, które trwa i które z powodu jakiegokolwiek drobnego błędu czy przekonania, że sytuacja wygląda inaczej, może zgasnąć. Tak? Trzy takie przypadki mieliśmy. Nie wiemy z jakiego powodu, natomiast gdzieś coś nie zadziałało, mówiąc kolokwialnie. Być może sprawcy mieli jakieś błędne przeświadczenie co do rzeczywistości. Być może gdzieś zauważyli coś, co dało im podstawy do myślenia, że te zatrzymania są blisko. Natomiast no, trzy osoby nie wróciły, reszta wróciła, tak? I ta reszta, to przekazanie okupu, te wszystkie działania związane z monitorowaniem pozwoliły zgromadzić ten materiał, który pozwolił na zatrzymanie. Ale to, co powiedziałem na początku odpowiedzi na to pytanie, namierzenie sprawcy to mniejsza połowa sukcesu. Większą połową jest zidentyfikowanie miejsca, gdzie zakładnik jest przetrzymywany. Dopiero wtedy tak naprawdę policja może zacząć działać, może przejść do tej fazy dynamicznej. A czy w tej sprawie gangu obcinaczy palców zdarzyła się sytuacja, w której udało się odbić ofiarę bez płacenia okupu, czy w trakcie płacenia okupu? W trakcie to bardzo rzadko się zdarza, ponieważ to nie są wymiany, tak jak na punkcie Charlie, jak w powieściach kryminalnych. Mhm. Walizka pieniędzy, a my wam oddajemy człowieka. Z reguły wygląda to w ten sposób, że okup jest wpłacony, a człowiek wraca dopiero później, po kilku godzinach, czasami po jednym, dwóch dniach. Także takiego zatrzymania w trakcie nie stosujemy, że się tak wyrażę, natomiast czy w tej konkretnej sprawie, nie pamiętam. Powiem szczerze, że nie pamiętam, minęło tyle lat, że pewne rzeczy się pozacierały, natomiast były to stosunkowo częste przypadki, że ofiary uprowadzeń były uwalniane w trakcie pracy operacyjnej, w trakcie szturmu, który w jej wyniku następował. Były zatrzymania osób pilnujących i uwolnienie przed wpłaceniem okupu. Rozumiem, że to jest taki scenariusz idealny. No tak. W przypadku porwania. Oczywiście no tak, samo porwanie to nie jest scenariuszem idealnym, ale znaczy już... Jest to idealny scenariusz rozwiązania tej trudnej sytuacji. Coś, co powoduje, że ta satysfakcja po stronie policji jest naprawdę nieporównywalna z niczym innym. 2005 rok, tak jak mówiliśmy już kilkukrotnie, to jest moment, kiedy zaczynają się pierwsze zatrzymania, kiedy gang właściwie zostaje rozbity i już nie ma jak działać. Zastanawiam się, bo od tego czasu, od 2005 roku, całe szczęście, nie mieliśmy do czynienia z tak spektakularnymi porwaniami, to znaczy chodzi mi o grupę zorganizowaną, która wiadomo, że jest jedna grupa, która się tym zajmuje. Czy ten przykład rozbicia gangu obcinaczy palców był właśnie przestrogą? Czy to jest po prostu tak skomplikowana procedura, że trudno się jej podjąć? Znaczy, tego typu przestępstwa się zdarzały, zdarzają i na pewno zdarzać będą. Zawsze znajdą się, tak jak i w każdej innej kategorii, ludzie, którzy
na dzień dobry będą przeświadczeni, że im się uda, że oni wymyślili taki scenariusz, który jest nie do zatrzymania, tak? Więc no, nie zaryzykuję tutaj w żaden sposób tezy, że rozbicie gangu obcinaczy palców położyło kres. Te przestępstwa na pewno zdarzać się będą. Ale na mniejszą skalę. W zdecydowanie mniejszą skalę. Jednak dla tych, którzy chcieliby w jakiś sposób naśladować, no, skuteczność policji była tutaj w tym momencie czynnikiem, który zapewne wpłynął na to, że się zastanowili, czy warto. To też chyba wiąże się z tym, że w ogóle rok 2005, połowa tej pierwszej dekady lat 2000, to jest w ogóle moment, w którym kończą się, tak mówiąc kolokwialnie, te największe gangi, które do tej pory przez ostatnią dekadę terroryzowały, no między innymi Warszawę, ale też inne miasta. Znaczy, czy kończą się gangi, czy kończy się przestępczość zorganizowana? Ja bym to inaczej ujął. Zmianie ulega charakter ich działalności. W latach 2000 przestępcy zauważają, że znacznie większe pieniądze można zarobić w sferze gospodarczej. I przewartościowują po prostu swoje zainteresowania z tej przestępczości kryminalnej, którą widać na ulicy, która często prowadzi do jakichś siłowych rozwiązań, do walk między gangami, to zanika. Zamiast wydawać pieniądze na toczenie wojen, obronę swojego terytorium, czy obronę swoich jakichś tam interesów, lepiej jest te interesy prowadzić w tej sferze gospodarczej. Znacznie większe pieniądze, nie oszukujmy się, mniejsze zagrożenie karą, a i na początku szanse na wpadkę też mniejsze. Tak jak mówiłam, szef gangu obcinaczy palców, Wojciech, pseudonim Wojtas, w tej chwili odsiaduje już karę dożywotniego pozbawienia wolności. A czy pamięta pan, co się działo z pozostałymi członkami tej grupy? Nie prowadziłem nigdy takiej kroniki gdzieś tam w pamięci. Mówię, szczęśliwie 9 lat jestem na emeryturze. Cieszę się z tego wyroku, bo oczywiście odnotowałem go i wychwyciłem. Natomiast nie śledzę jakichś losów poszczególnych przestępców, którymi się gdzieś tam na przestrzeni lat poprzednich zajmowałem. Także nie prowadzę kroniki, na ile i kiedy zostali skazani. Ale można założyć, że zostali skazani. Tak, oczywiście. Gdzieś tam po drodze na pewno każdy z nich swój wyrok otrzymał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Andrzej Kawczyński, były szef Warszawskiego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. A ja dziękuję państwu i zapraszam na kolejne odcinki Przestępstwa Niedoskonałego.